Chciałem wam pokazać wydajność pompy czeskiej produkcji o tłoku 90 mm. Taka fajniutka pompeczka. O, tutaj jest przyłącz. Jest przyłącz zrobiony na takim łączniku do rury takiej plastikowej 32 i woda jest ciągnięta bezpośrednio ze studni kręgowej. I pokażę wam teraz oczko wodne. O. Pokażę wam wydajność tej pompy na przykładzie napełnienia wiaderka 10-litrowego. O. Znaczy nie wiaderka, tylko konewka. Koneweczka. Już tylko nie dajemy wodę. No. Konewka jest pusta, 10-litrowa. Tutaj mamy zastrzyk. No. I pompujemy. Wiaderko. Konewka pusta i pompujemy. Dziewięć. Przeleciało. Jeszcze spróbuję. Raz. No. Pompować. Puste. No, 8,5, bo też przelatuje. 8,5 raza, żeby napompować konewkę 10-litrową. Pompeczka jest bardzo fajna. Mi się bardzo podoba i naprawdę warto mieć taką pompę, nawet z uzysku, żeby ją użytkować. Pozdrawiam serdecznie. A, tu podstawa jest zrobiona z takiej grubej, z grubego kawałka metalu.